Starcie w czubie kategorii półśrednie. Jedno z dwóch dzisiejszego wieczoru. Starszy o 3 lata jest Brian Hoy. On będzie walczył z odwrotnej pozycji, ale też Artur Szczepaniak często zmienia. Dużo bardziej doświadczony zawodnik z Curaçao i też 11 cm różnicy, jeśli chodzi o zasięg. Według Fortuny to przyjezdny zawodnik z Niderlandów jest faworytem tego starcia. Bardzo imponujący zasięg krok. To niesamowite, że przy 1,80 m ma 1,96 rozpiętości. Naprawdę jest to wielka jego przewaga. Sędzią... I to jedna rzeczy, z rzeczy, które zaskoczyły chociażby Pietrzaka, bo widzieliśmy, że on, wydawało mu się, że jest poza dystansem, a te ciosy dochodziły. Sędzią tego pojedynku Gert Richter. Być może jest to eliminator do walki o pas kategorii półśredniej. Jeden z dwóch, które dzisiaj zobaczymy. Czerwona rękawica Hoy, niebieskie Szczepaniak zaczyna w klasycznej pozycji Polak. Tak szybko wywiera presję Holender. Wiemy, że miewa senne początki w swoich pojedynkach Artur Szczepaniak, natomiast Polak skupiony od pierwszych sekund, aby nie popełnić błędu, nie wejść w grę Briana Hoya. Ładne kopnięcie w tułów. Dobra, dobra akcja teraz, ustawiony dobrze dystans Briana Hoya, ale odpowiedź jeszcze lepsza, mam wrażenie, Artura Szczepaniak. Nad prawą ręką trafił szczękę. Ładną szarżą poszedł Artur, będzie na pewno też szukał skusenia. Ale... wrócić do tej walki. On nie wie, że ona się zakończyła przez brutalny knockout z rąk i z kopnięć Artura Szczepaniaka. Ależ to był brutalny finisz. Poszedł za tym uderzeniem. Precyzyjnie robi to Artur Szczepaniak. Panowie, mówiłem wam, nie wolno nie doceniać Artura Szczepaniaka, ale w życiu nie spodziewałem się, że w taki sposób... Jeszcze w stojeczce, wysokie kopnięcie na początku tej walki, kiedy on zawsze miewał w ostatnim czasie kryzysy na początku swoich pojedynków. Zrobił to fantastycznie. Ale pięknie. Pochylił się w tamtą stronę Brian Hoy i już czekało wysokie kopnięcie. Patrzcie, jak go zawzięcie dobijał. Naprawdę. Stawił sobie głowę lewą ręką, potem poszedł prawą pięścią. Tu już to jedno uderzenie za dużo, tam sędzia interweniował, ale był... To zrobił świetnie, zamarkował, obniżył pozycję, poszedł wysokim kopnięciem, w tamtą stronę uchylił się Brian Hoy. I a propos tam... tego dobijania, Marian, zobaczcie, przytrzymał sobie lewą ręką, tak jest, rywala, żeby utrzymać i żeby trafić precyzyjnie. Obniżył pozycję. Jeszcze się nadział. Tak. Ladies and gentlemen, your winner by knockout!